Przy gołębiach młodych ważne jest to, że młody przed, jak, tak jak mówiłem, wypuszczam je około 10 czerwca i na około 10 dni przed wypuszczeniem selekcjonuję młode i wtedy zwracam uwagę na co? Na budowę. Musi być ogon poprawnie zbudowany. Nie może być ogon szeroki, który po prostu przy lotach dalszych utrudnia mu gołębiowi nawigację. Długość mostka. Nie może być to mostek króciutki na powiedzmy na złożoną dłoń, żeby to było raptem 5 cm. Mostek musi być długi. Swobodnie na mostku muszę rozłożyć 4 palce i nie chodzi mi tutaj o przedramię, które hodowcy od wielu lat preferują, żeby było bardzo krótkie, ale chodzi mi o proporcje przedramienia do długości skrzydła. To akurat teorię skrzydła, którą ja uważam akurat na podstawie swoich lotników, oprę o mojego najlepszego gołębia rozpłodowego Brzydala. Jest to gołąb no, już 10-letni, który wydał mi przynajmniej 22 pierwsze konkursy w pierwszym pokoleniu jego dzieci, czyli jego syn 85, 6 razy pierwszy konkurs, złoty medal w Budapeszcie w kategorii D, był pierwszy w Polsce w D, szósty w Polsce w A i w zeszłym roku dziewiąty w Polsce znowu w D. Także cechą właśnie charakterystyczną moich gołębi to jest budowa skrzydła, które jest bardzo dobrze przekazywane właśnie z Brzydala. Jest to skrzydło, jak widać, bardzo w przedniej części dosyć zamknięte, ostatnie lotki wentylowane, przedramię krótkie i długość lotek widać dokładnie wystają, które po prostu bez jakiegoś tam zbędnego naciągania, tylko przy kącie prostym, które wystają poza ogon. I uważam, że jest to dobra cecha i akurat wśród swoich gołębi staram się tą cechę utrzymać i zawsze powiedzmy jego potomstwo wkrzyżować w nowe gołębie, bo z tą cechą skrzydła u mnie ptaki sprawują się najlepiej i są w stanie latać między 150 a 700 km.